W kasku niebieskim Marka Muszyńskiego, w kasku żółtym Andrzeja Huszcze i w kasku czerwonym Dariusza Stękę. W pierwszym wyścigu, w pierwszym swoim wyścigu, to jest drugi wyścig dnia, Andrzej Huszcza i Andrzej Zarzycki, ta para zdobyła dla Morawskiego 4 punkty, wygrał Huszcza przed Kępą, Zarzyckim i Szewczykiem. I za chwileczkę start do piątego wyścigu. Zarzycki, Muszyński, Huszcza i Stęka w kolejności od krawężnika. Doskonały start Dariusza Stęki. Tuż za nim Zielonogórzanie, Andrzej Huszcza w tej chwili spada na czwartą pozycję, prowadzi Dariusz Stęka. Andrzej Huszcza wychodzi wspaniałym atakiem po zewnętrznej na drugą pozycję, trzeci jest Zarzycki, czwarty Muszyński. Doskonała jazda Dariusza Stęki w dzisiejszych zawodach. W trzecim wyścigu pokonał Larsa Gunnerszada i Artura Pawlaka oraz Marka Muszyńskiego, swojego kolegę klubowego, po bardzo ciekawej walce. W tej chwili Darek Stęka prowadzi, za nim Andrzej Huszcza, Andrzej Zarzycki i Marek Muszyński. Rozpoczęli ostatnie okrążenie, Dariusz Stęka na prowadzeniu, drugi Andrzej Huszcza, trzeci Zarzycki i czwarty Muszyński. Wspaniała jazda w kolejnym wyścigu Dariusza Stęki. Odnotowuje on kolejne zwycięstwo, kolejne 3 punkty na jego konto i na konto oczywiście zespołu Motoru Lublin. Drugi jest Huszcza i trzeci Zarzycki, 3 punkty.